Były skarbnik Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kostrzewski wyznaje, jak wyglądało prowadzenie księgowości w PiS-ie przez kilkanaście lat. W reportażu TVN Czarno na Białym ujawnia szemrane interesy ludzi wokół Jarosława Kaczyńskiego. Miałem z nimi piekło. System jest chory, pozwala na wybór osób, które w innym systemie nie zostałyby wybrane, ocenił księgowy PiS. Na czym polegały, czy polegają największe nadużycia w partii rządzącej? O tym za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witam Państwa serdecznie, a ze mną w studiu redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Ciebie. No dawny gorący zwolennik Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. No właśnie, witam, o tym też porozmawiamy dzisiaj w programie. A to ja jeszcze o innych też powiem w studio. Jeszcze w wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam Cię również. Witam. Drodzy Państwo, pokażmy fragment wywiadu dla TVN24, jakiego udzielił Stanisław Kostrzewski. Fragment o Lechu Kaczyńskim i nie tylko. Wracamy za moment. Lech Kaczyński był dla mnie oczywiście, może tutaj się, może kto inny to inaczej widzi, ale był wzorem państwowca. Nie chcę tu definiować pojęcia państwowca, ale w każdym działaniu, jeżeli odsuniesz na bok swój prywatny interes, no, o politycznym nie wspomnę, i skupisz się tylko na realizacji czegoś, do czego się zobowiązałeś, to właśnie takim był Leszek, takim był Lech Kaczyński. A w jakich okolicznościach pan poznał Jarosława Kaczyńskiego? Pan to. No, ja już poznawałem wcześniej, grubo wcześniej, jeszcze w tym NIK-u, jak pracowaliśmy, bo no, byłem częstym gościem w domu na Lisakuli. Już wtedy tam poznawałem również Jarosława, z tym, że nigdy nie prowadziłem rozmów. Zawsze czułem pewien dystans. Jestem osobą wrażliwą na emocje innych osób. I taką osobą był również Lech Kaczyński, ale już nie Jarosław. Więc ja nie widziałem potrzeby nawiązywania jakichś takich bliższych relacji i Jarosław również nie. I w momencie, kiedy powstała ta rzecz, no to odbyła się między nami rozmowa. Bo ja powiedziałem, słuchaj, ja mam jeden warunek, jeden jedyny, ja to poprowadzę. Bezwzględne twoje zaufanie. Lech Kaczyński był państwowcem, odstawiał swój interes na bok i realizował to, co było mu powierzone, do czego się zobowiązał. No i z tego, co zrozumiałam, to Stanisław Kostrzewski, były skarbnik PiSu, przez kilkanaście lat mówi, że Jarosław Kaczyński takim państwowcem nie był, czy nie jest. I na przykład później Kostrzewski mówi, że Ludwik Dorn był wyjątkiem, nie łamał prawa, wszyscy inni swój interes polityczny, na przykład finansowanie kampanii, stawiali ponad to, co jest najważniejsze. Pytanie do Was, jaki obraz Jarosława Kaczyńskiego czy Prawa i Sprawiedliwości wyłania się z tego reportażu Czarno na Białym TVN24? No taki, o jakim mówimy tu od wielu już lat, bo praktycznie w 2017 roku, no to już troszkę mamy tego czasu za sobą, gdzie pokazujemy, że ekipa pisowska oszukała nas, nie? Szła z takimi hasłami właśnie uzdrowienia państwa, że nie będą kraść, że będzie uczciwość, że naprawi się wymiar sprawiedliwości, a to, co zrobił Ziobro, czyli no przydupas Kaczyńskiego w tym obszarze z prokuraturą, no to już w ogóle, wiecie, to tylko gdzieś
No nie wiem, czy towarzysze tam stalinowscy by mogli no, pokiwać z takim podziwem. No już patrz, maładiec jaki tu zdolny i tak dalej. Także PiS nie tylko, że zawiodło, jeśli chodzi o naprawę państwa. My nawet dużych jakichś nadziei nie mieliśmy. Mówiliśmy, że to jest taka pieredyszka, czyli takie zatrzymanie niszczenia państwa, żeby dać oddolnym ruchom obywatelskim powietrze, żeby mogły się rozwinąć. Nie? Tak pamiętacie, jak mówiłem w 2016 roku, kiedy nasza telewizja startowała. Nie? Czyli nawet nie mieliśmy jakiejś tam nadziei, że oni coś wielkiego zrobią, ale że zatrzymają te niszczenie państwa polskiego. Okazuje się, że to, co zrobił Jarosław Kaczyński, to jest coś dużo gorszego niż wszystkie ekipy razem wzięte. Że przyspieszenie niszczenia państwa zapisu i tu bardzo ciekawa rzecz, motywacja tego wywiadu. Pan Kostrzewski mówi, no ja chcę uderzyć na alarm. Ja już, można powiedzieć, nie mogę ścierpieć tego niszczenia państwa przez moich dawnych kolegów partyjnych. To, co oni zrobili z państwem, to folwark zwierzęcy się chowa. Rzeczywiście Stanisław Kostrzewski mówi, że tylko to może zrobić. Nie chce można powiedzieć, mówić o brudach tak zwanych w PiS-ie, bo to nie jest jego misja, tak przynajmniej twierdzi w rozmowie z redaktorem TVN24, ale chce pokazać te błędy systemowe. Cezary Kłosowicz, pastor Paweł Chojecki no bardziej tak ogólnie powiedział, ale powiedzmy o konkretach, które się pojawiły w tym reportażu. Jakie największe nieprawidłowości można zobaczyć w finansach Prawa i Sprawiedliwości po zobaczeniu tego reportażu? Ten wywiad był użyty w reportażu do spółki z premierem Darowizna na Morawieckiego, w którym reporterzy TVN-u odkryli pewną korelację, związek między zatrudnianiem ludzi w spółkach Skarbu Państwa, a potem ich hojnością na kampanię Mateusza Morawieckiego. Tam są związek przeróżne... Związek jest przypadkowy, Czarek, to tak od razu ci powiem. No oczywiście. To mówię w imieniu ministra Ziobry, tu na pewno prokuratura niczego podejrzanego nie zauważy i w ogóle proszę nie insynuować takich rzeczy. Grzegorz Łakomski, który rozmawia z Kostrzewskim, mówi, że to jest reguła dzisiaj, ale Kostrzewski mówił, że za jego czasów to nie była reguła. Tak by nie było. On przyznaje, że trzymają się litery prawa, przynajmniej na tyle, na ile wie, no bo oczywiście on teraz nie siedzi w środku, więc no, już od 7 lat bazuje jest poza na ustaleniach księgowością PiS-u. Dziennikarzy i na tych publicznych dokumentach. Oczywiście no, wpłaty na kampanię są no, do poznania. Natomiast na pewno no, powiedział, że on by takie odrzucał jako no, niezgodne z duchem prawa, czy no, widać, że tu albo ktoś okazuje wdzięczność, czyli płaci za to, że przyjęto go do spółki Skarbu Państwa, albo odwrotnie, najpierw może deklaruje wpłatę i za to jest, dostaje taką posadę z naszych pieniędzy i to no, no przyznaje i inni wypowiadający się w tym materiale przyznają, między innymi przyjaciel Mateusza Morawieckiego, że ci ludzie nie mieliby takich pieniędzy, niektórzy z nich przynajmniej, jeśli by nie pracowali w tych spółkach Skarbu Państwa, więc tych pieniędzy na tę kampanię, tych akurat by nie było. Ciekawie, zresztą widać, że oni czują, że coś jest nie tak, nawet jeśli tam zgodnie z ustawą, tam do granicy limitów i tak dalej, bo jakoś nie chcą z tymi dziennikarzami rozmawiać, a nawet ci, którzy rozmawiali, to za chwilę wycofują swoją zgodę, twierdząc, że nie wiedzieli, że będą nagrywani, chociaż włączają telefony, chociaż wiedzieli. Przerywają rozmowy, rzeczywiście o tym mówił redaktor Łakomski. Mówił też, że Mateusz Morawiecki na swoją kampanię dostał kilkaset tysięcy złotych w ten sposób.
No, oni udokumentowali 250 tysięcy. Oczywiście przy przelewach no, nie ma tam opisane, kto, na którą kampanię, o to idzie na komitet wyborczy. No ale, ale no, tutaj pewne powiązania widzę, zresztą no, nie, no, 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 to co to cały reportaż oczywiście to jest ponad godzina ustalania. No, nie wiem jak długo trwało to ustalanie i dzwonienie, ale no, widać, że tu to powiązanie między tu akurat z Morawieckim, no, pewnie z innymi, by można poszukać innych związków i z innymi partiami Zjednoczonej Prawicy, no ale te mamy już pokazane na talerzu. No, największe wpłaty to jest 56 tysięcy złotych, pan Armen Artwich z Orlenu. No, to jest górny limit wtedy, jaki można było przeznaczyć jednej osobie na kampanię wyborczą. Wrócimy do tego tematu, a pokażmy Państwu kolejny fragment tej rozmowy o piekle. Wracamy za moment. Ludzie. No, idziesz do tej polityki nie po to, żeby się urządzić, tylko po to, żeby ten świat zmienić korzystnie dla wszystkich nam. Na ten. Ale ja wiem, że to są górnolotne myśli i słowa, ale ci ludzie, ja miałem piekło z nimi. To znaczy, nie rozumieli istoty. Oni może i rozumieli, ale tak dalej, a co mnie tam? Ja ponad prawo. No. I ja musiałem to wszystko korygować, pilnować. Takie zbyt swobodne podejście do obowiązujących przepisów właśnie polityków. Dla nich no, to jest machiawelizm. No. No, cel uświęca środki. Celem jest zdobycie mandatu. Bardzo ostre słowa o politykach partii rządzącej, o politykach Prawa i Sprawiedliwości byłego skarbnika PiSu, pana Kostrzewskiego. Powiedzmy chwilę o tym, dlaczego odszedł od Prawa i Sprawiedliwości, odszedł od polityki, przestał być skarbnikiem PiSu. To, myślę, jest ważny punkt zwrotny w tej partii, bo przed, czy za czasów pana Kostrzewskiego, no obraz partii wyłania się całkiem niezły. Czy byście się z tym zgodzili? Nawet przeciwnicy polityczni, czy ci wszyscy, którzy próbowali kontrolować te sprawozdania wyborcze PiSu, no nigdy nie mogli się do niczego przyczepić. Czyli widać, że to był człowiek, on tu podziwia Lecha Kaczyńskiego jako tak, państwowca, ale widać, że pan Kostrzewski jest też państwowcem, też właśnie człowiekiem procedur, prawa i tak dalej. I to przyznali nawet przeciwnicy polityczni. Wytykają, że do 89 roku był w PZPR-ze, czyli no, to człowiek, można powiedzieć, poprzedniego systemu komunistycznego w jakiś sposób. W PZPR-ze było tam w szczycie tej rozwoju, czy tam powiedzmy dostępu do koryta około 3 milionów Polaków. Także no, to każdy, kto w jakiś sposób był w ważnych miejscach PRL-u, no to jakiś tam styk z partią miał. Nawet jak tam nie należał do niej, no to tam, że tak powiem, współdziałał i tak dalej, i tak dalej. Także z samego tego faktu nie robiłbym mu zarzutu. No to przecież w PZP, że Jan Pietrzak był, nie? I to tam nawet tak jakoś działał, nie? Nie tylko tego. Ale się tego nawrócił, można powiedzieć. No cóż, może i ten się nawrócił, no nie wiem. Także tu samo to, że on był w partii, to jeszcze niewiele znaczy. Widać, że pracował w jakiejś takiej agencji usługowej, bo z tego pisał pracę, tam zdaje się, magisterską. Czy usługi się opłacają na przykładzie tej spółdzielni, którą tam kierował, czyli no, próbował na małą skalę jakiś wolny rynek Cezary Kłosowicz, jak ten stan partii, nie tylko finansów, ale ogólnie te kulisy Prawa i Sprawiedliwości wyglądały za czasów Stanisława Kostrzewskiego, oczywiście w jego słowach? Czy on mówił, że były próby i wtedy przekraczania limitów, że tam posłowie chcieli wydawać tam więcej pieniędzy niż można i przekraczyć ten regulamin, tylko on na to nie pozwalał. Mhm. Także to nie jest też tak, że po jego odejściu to się zaczęło, tak? Takie tendencje, no tylko, że no, on tego nie przepuszczał. Natomiast, no jak mówił, z partii z czasem zaczęli odchodzić ludzie, którzy mieli własne zdanie.
I teraz już ich nie mogli ma. Mogli się postawić tak. Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy jakoś on szanował ich zdanie, czy uznawał ich przynajmniej ich zdanie, a było coraz więcej właśnie takich, którzy tylko chwalili prezesa i tam się mu podlizywali. No i teraz tak zostało, został taki dwór, a tamci ludzie poodchodzili, tu wymienia między innymi Ludwika Dorna, czy Michała Kamińskiego. Tak, Michał Kamiński mógł sobie pozwolić na wiele, jeśli chodzi o rozmowy i w ogóle pozycję w partii. Ja też, mówi Kostrzewski, ale tak jak powiedziałeś, nie ma już teraz według byłego skarbnika PiS-u takich osób, które się mogą postawić Kaczyńskiemu, mają swoje zdanie, a podkreśla, że Jarosław Kaczyński szanował ludzi, którzy mają swoje zdanie, ale nie przeszkodziło to mówić czasami, że Staszek zwariował. Kaczyński miał tak mówić o tym, co Kostrzewski robi z finansami partii. Czasami rzeczywiście no, musiał naginać te swoje zasady Stanisław Kostrzewski. Problem jest jeszcze, kto zastąpił tych ludzi, którzy mieli jakiś za sobą dorobek, mieli jakieś wartości moralne. Tu właśnie to świadectwo, jeśli chodzi o pana Ludwika Dorna, że on nawet mówi, pan Kostrzewski, że nie tylko nie łamał prawa, ale nie naginał czy nie omijał prawa, czyli był naprawdę taki no, uczciwy, co jest bardzo rzadką cechą w polityce, kto tych ludzi zastąpił, nie? I tu pan Kostrzewski jasno mówi, że zastąpił dwór dyzmów. Takich ludzi, którzy... Z tego słowa dyzmów nie użył, ale użył słowa dwór. Prezes jest otaczany przez ludzi, którzy mają szemrany interes, ten dwór i ten dwór rozrastał się coraz szerzej. No, szemrany interes i dyzma, no to są wyrażenia blisko znaczne. Ludzie przypadkowi, można powiedzieć naszym językiem, takie świnie, które dopchały się do koryta i dla nich nic poza korytem się nie liczy. Nie mają żadnych wartości osobistych, żadnej moralności, nie? I nie mają żadnych, można powiedzieć, celów ideowych, o czym też mówił pan Kostrzewski w tym wywiadzie, że jeszcze wcześniejsza ekipa, Lech Kaczyński, Dorn i tak dalej, to byli ludzie, którzy, można się z nimi zgadzać lub nie, ale mieli pewną ideę państwa i chcieli ją realizować, wcielali ją w życie. Ci, którzy teraz są przy prezesie, to są już zwykłe, bezideowe świnie, które nie mają żadnych idei, za wyjątkiem, można powiedzieć, stanu swojego konta, nie? Czy jakichś innych szemranych interesów. I żeby to nie było, że my tutaj nagleśmy to tak przejrzeli na oczy, jak ten wywiadśmy wysłuchali. Przecież podobne rzeczy i myśmy wam tu mówili. Myśmy mówili o tym już wiele lat temu, o tej praktyce, że ktoś dostaje stanowisko prezesa w jakiejś tam spółce, zarabia 40 tysięcy i znaczną część tych pieniędzy przeznacza na nawet niejawne finansowanie partii, na jakiś niejawny fundusz, nie? Bo tu mamy o wpłatach jawnych, które można wykazać, ale jest jeszcze niejawny na różne szwindle gorsze fundusz w partii i tamte pieniądze szły. Także my tu mówiliśmy o wysokich zarobkach tych ludzi w spółkach Skarbu Państwa. Oni do nas pisali, słuchajcie, to wcale tak nie wygląda. My wcale nie dostajemy po 40 tysięcy. My musimy, i tutaj różne kwoty padały, sporą część, 10% to mało, sporą część tych pieniędzy musimy oddawać. No tam krzywda im się nie działa, bo tam ponad połowa, czyli 20 parę, to wiecie, zostawało jeszcze w kieszeniach. Ale o tymśmy mówili. Mówiliśmy, jakim pokrojem ludzi otacza się Kaczyński. No przecież znana była ta historia tego młodego człowieka, tak zwanego, o tej elicie z Gołębnika, z Radomia. Taki Eryk asystent, Broniski, tak. Asystent posła Suskiego. Susłowa, nie? Suskiego z Wel. Nie? I o tym mówi Kostrzewski, ze względu na boje z dworem jestem wypalony, zmęczony. Mówił o swoim odejściu. Ale jeszcze pozwól... Przez 15 lat nie miał urlopu i przysłuchując się wypowiedziom tych ludzi, o których mówisz, byłem coraz bardziej zaniepokojony. W najczarniejszych snach nie wyobrażałem sobie, że ktoś, kto jest reprezentantem narodu, ma tak miałką wiedzę, ale, albo nie ma określonych przymiotów. Mówię o szerokim otoczeniu, jeśli chodzi o PiS.
Ja widzę, o co tym ludziom chodzi. Ale przecież też mniej więcej od roku dość często, może więcej gości na naszej antenie, pan poseł Andrzej Sośnierz, przecież mówił, mówię o starszym, tym, co był w koalicji rządzącej, teraz już jest poza, no to on o tych dyzmach to też na naszych łamach mówił. Także to zobaczcie, że te informacje, o których dzisiaj no, dowiaduje się cała Polska w tym wywiadzie z panem Kostrzewskim, myśmy mówili już wielokrotnie i mamy różne świadectwa. Skąd nie przyjdzie świadectwo, to jest dokładnie takie samo. Jarosław Kaczyński korumpuje ludzi, Jarosław Kaczyński otacza się takimi ludźmi pozbawionymi jakichkolwiek kompetencji moralnych czy fachowych, on potrafi wziąć z Pcimia, tam nie wiem, wójta czy tego i postawić go na szczycie, kompletnie do niemota, która się tylko nadawała do jakichś tam szemranych interesów, jak mówi pan Kostrzewski, bo rzeczywiście prokuratura tam, że tak powiem, no już miała poważne papiery, ale później wszystko oczywiście zostało zamiecione pod dywan. Takimi ludźmi otacza się Kaczyński. I dzisiaj artykuł na Wirtualnej Polsce, tam spisek na Jarosława Kaczyńskiego i przeczytam podsumowanie, żebyście zobaczyli, jak z wielu źródeł pochodzi ten sam sygnał. Ostatnio wszystkim, tu jest mowa o pisowcach, puszczają hamulce. Dorabiają ile mogą, pensje, premie, rady nadzorcze, kupują mieszkania za gotówkę i to po kilka, aby mieć na wynajem na chude lata. Wiedzą, że trzeciej kadencji może już nie być. I tak dalej, i tak dalej. Kradną na potęgę. To jest mowa o rozkradaniu w ramach możliwych kompetencji. Ale do tego jeszcze dochodzi ogromna kradzież z majątku publicznego. Inny z kolei artykuł przedstawia, w jaki sposób pieniądze z naszych podatków, czy pieniądze z majątku państwowego trafiają na przykład do Gazety Polskiej, na te różne tam hucpy, gdzie miliony złotych spółki Skarbu Państwa dają pieniądze, potem prezes spółki Skarbu Państwa, który sfinansował to wydarzenie, dostaje nagrodę, jest laureatem na przykład jakiegoś tam człowieka kosmosu, czy jakiegoś innego bzdeta. To wszystko jest, można powiedzieć, granda na skalę większą niż SLD, na skalę większą niż Platforma i PSL, na skalę większą niż komuchy w PRL-u. To jest PiS. Kato komuna. Najgorszy rodzaj komuny. A dlaczego mówisz? Kato komuna, zblatowana z biskupami katolickimi. Że to jest największy przekręt, większy niż komuna. Jak sekretarz partii dostał talon na dużego Fiata, to było wydarzenie w całej wsi. Dzisiaj takim talonem to powiatowy pisowiec nawet by sobie dupy nie podtarł. To jest skala złodziejstwa, jaka dzisiaj obowiązuje w Polsce. Czekamy na wasze... Jest drugi problem, bo wtedy za komuny no to było wiadomo, że jest komuna, bo to było przynajmniej podpisane. A teraz się podpisują jako konserwatyści narodowi i patriotyczni, a robią jeszcze, no właśnie, tak jak postępują. I przynajmniej połowa wyborców się daje ciągle na to nabrać. Stanisław Kostrzewski też poruszył ten wątek. Wstajemy z kolan, Bóg, honor, ojczyzna. A niestety rzeczywistość jest inna, jeśli chodzi o przynajmniej finanse. A w rzeczywistości padamy na twarz. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze komentarze, pytania IPPTV. Ten hashtag obowiązuje na Facebooku, na Twitterze, w innych mediach społecznościowych. Piszcie też na czacie na YouTubie swoje głosy. Zaraz przejdziemy do Waszych komentarzy. Teraz chciałam pokazać odnośnie Gazety Polskiej, bo też ten wątek poruszyłeś. Jadwiga Chmielowska, SDP i Kurier Śląski Wnet o Jarosławie Kaczyńskim pośrednio, ponieważ o Srebrnej i Tomaszu Sakiewiczu. Jestem przerażona, że w takiej gazecie jak Gazeta Polska, którą ja uważałam za bardzo patriotyczną gazetę, pojawiły się reklamy Huawei'a
i to nie jednokrotnie, tylko trzykrotnie. Zapytałam o to Sakiewicza, jak to jest możliwe, więc on powiedział, że w Gazecie Polskiej codziennie się pokazały i nie może mieć na to pełnego wpływu, bo to srebrna. Bo srebrna. Zaraz wytłumaczymy Państwu, o co chodzi z tą srebrną, ale tego wątku w wywiadzie z panem Kostrzewskim nie ma. Wręcz przeciwnie, Jarosław Kaczyński w jego wypowiedziach no, jawi się naprawdę jako człowiek, można powiedzieć, godny szacunku. Na przykład wypowiedź: z Jarosławem Kaczyńskim nigdy nie było problemu z wyborami. Nie chciał słuchać na temat swojej kampanii. Mówił: tak pilnuj, żeby nikt mi nic nie mógł zarzucić. I tak było. Według słów Stanisława Kostrzewskiego rzeczywiście Jarosław Kaczyński nie chciał, żeby na jego kampanię ktoś płacił jakieś sumy i nie chciał, żeby było jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o finansowanie. Ale on też nie potrzebował, bo to potrzebują ci, którzy zaczynają, którzy są mali i muszą się przebić i wtedy muszą wydać dużo na kampanię, żeby się stać rozpoznawalnym. Jarosława Kaczyńskiego wszyscy znają. No jak rozwiesi billboardy, to nie pozna go już więcej ludzi. Więc no to na co mu to, ale a jakieś jakby wyszły jakieś finansowe nieprawidłowości, no to by było to szkodliwe, więc się nie dziwię, że akurat tutaj był uczciwy. Tutaj nie miał żadnego nawet interesu, więc tu No, dobrze, że chciał, no ale... Ale to, cośmy się dowiedzieli o sposobem zarządzania spółką srebrna, a skromna, to już przedstawia Jarosława Kaczyńskiego w całkiem innym świetle. A co się dowiedzieliśmy? Nie zapłacił biznesmenowi, któremu zlecił pracę na parę miesięcy, dość kosztowną, związaną z wynajmowaniem architektów i tak dalej. Nie zapłacił mu za to. Śmiał mu się w oczy, mówiąc: jak chcesz, to iść do sądu, wiesz, ile to u nas trwa. Na pewno sprawiedliwość tam znajdziesz, szczególnie jak my będziemy przeciwko tobie. No i kazał zapłacić łapówkę księdzu. Kazał zapłacić łapówkę księdzu za podpis w jakiejś tam fundacji. Także tu ten mit o rzekomo takim oderwanym od pieniędzy, takim ideowcu pogrążonych w oparach absurdu na Żoliborzu pryska. Okazuje się, że tutaj różne szemrane interesy robił Jarosław Kaczyński, że on dokonywał tutaj takich nielegalnych interesów. On nakłaniał do dania łapówki księdzu. To wszystko robił Jarosław Kaczyński. Powód odejścia osobiście Stanisława Kostrzewskiego z tej funkcji skarbnika PiS-u też jest znamienny. Mówiliśmy o wyborach samorządowych 2014. Czarę goryczy przepełniła, można powiedzieć, sprawa, kiedy zmieniono kodeks wyborczy. Powiedział wtedy do żony: znalazłaś się w artykule 131, bo jesteś moim współmałżonkiem. To były wybory samorządowe 2014 i nagle dostaje pozew z sądu. Właściciel drukarni domaga się, tam było około 3000 zł za wydrukowane ulotki jakiegoś tam kandydata, nawet nie pamiętam nazwiska. Ale tam nie było mojego podpisu. Ale pomimo to zapada wyrok skazujący nas i musiałem zapłacić ze swoich pieniędzy. To jak? Ja za wszystko odpowiadam, a o niczym nie decyduję. I powiedziałem nie. Koniec. I wtedy zrezygnował z funkcji skarbnika Prawa i Sprawiedliwości. Jak wygląda ten system, jeśli chodzi o odpowiedzialność przed wymiarem sprawiedliwości za finanse partii? Czy tak powinno być, waszym zdaniem, że to pełnomocnik finansowy, a nie prezes partii, czy partia odpowiada za to, czy jakieś tam ewentualne nieprawidłowości finansowe? No oczywiście, że ci, którzy wydają pieniądze, powinni odpowiadać za to, jak wydawali pieniądze. No tu księgowy pewnie jest współodpowiedzialny, no ale nie może jeszcze być jedynym odpowiedzialnym. W tej chwili artykuł 130 mówi: odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe Komitetu Wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy w przypadku, gdy z majątku jego nie można pokryć roszczeń. To odpowiedzialność, czyli coś, co przewyższa jego majątek, rozumiem, to wtedy dopiero ponosi partia lub organizacja, którą utworzyła komitet
wyborczy, czy też osoby wchodzące w skład komitetu, jeśli to jest komitet wyborczy wyborców. No tu żona chyba miała wspólnotę majątkową, stąd pan Kostrzewski mówi, że no to także z jej majątku by szło, nie? Być może wtedy inaczej jeszcze brzmiał ten paragraf, bo to się zmieniają się co chwilę przepisy. Natomiast cały czas jest ten przepis, bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych. Nie więc było tutaj jakby tej zgody? Sam siebie krył. No, ale tam nie było. Musiał zapłacić. Nie zapłacił, a sąd i tak kazał zapłacić. No to nie dziwię się, że stwierdził, no to nie, no to tak, to ja dziękuję bardzo. No mówił, że to było 3000, a jakby było 30 tysięcy, no tak, czy więcej. A następnym razem będzie 3 miliony. Ciekawe są zarobki pana Kostrzewskiego. One gdzieś oscylują w tamtych latach, nie? Czyli trzeba się tam cofnąć 7 lat, około 10 tysięcy złotych. Widać, że ten człowiek pełnił naprawdę bardzo odpowiedzialną funkcję. No całe finanse partii, wszystkie te kampanie wyborcze rozliczać i tak dalej, no a jego zarobki nie zwalają z nóg, nie poraża ta kwota. Nie dzisiaj, jest to jak w spółce Skarbu Państwa. Dzisiaj, to właśnie mówię, jakiś tam szeregowy pisowczyk tam gdzieś z trzeciego szeregu to dostaje dużo więcej w tych spółkach Skarbu Państwa niż ten człowiek, czyli widać, że on to rzeczywiście robił także dla idei, że on był rzeczywiście tym państwowcem i on wierzył w PiS, on wierzył w takich ludzi jak Lech Kaczyński i tu myślę, że się nie zawiódł. Wierzył później też w Jarosława i tu się zawiódł. Wierzył w takich ludzi jak Dorn, Jurek i tak dalej, ale tamci wszyscy ludzie odeszli. Został tylko Kaczyński z takim stadem, można powiedzieć, młodych warechlaków, golasów, którzy przyszli się nakraść. Nie? On mówi, przecież do polityki powinniśmy iść po to, żeby coś zmienić żeby w państwie. Zmienić świat. To są górnolotne sprawy, no ale tak powinno być. A tu przyszły świnie, golasy, które jedynym ich celem jest po prostu się nażreć przy państwowym korycie. No toż to jest ekipa katolicko-komunistyczna. Bo przypominam, że ci ludzie pojadą do Torunia, będą razem rączki i tam, wiecie, będą odprawiać swoje gusła. Oni oczywiście się pokażą, jak przyjedzie Franciszek, jak przyjedzie biskup. No to ręka w rękę najbardziej świętojańscy w całym Polsce, a może i w całym świecie. Banda szuj i złodziei, gorszych niż byliby to złodzieje komunistyczni, ateistyczni czy jacyś inni. No ale... Bo nie spowodowaliby takiego uszczerbku, można powiedzieć, upadku duchowego Polski. Bo oni z Bogiem na ustach robią rzeczy, jakie najgorsi przestępcy się zatrzymują. A oni to robią z Bogiem na ustach. I z błogosławieństwem księdza proboszcza czy księdza biskupa. Nasi widzowie również. I potem Polacy podobnie na to patrzą, młodzi Polacy na to patrzą i widzą, to ten Bóg to jakaś lipa jest. No. Jak pozwala na takie coś? Ten Kościół, tak? Ten wszystko, to utożsamiają. Tak, że ci, co najbardziej są kościelni, no to tu najwięcej z nas wyciągają, najwięcej gdzieś oszukują, kłamią, kradną. No to nic dziwnego, że potem ludzie chcą odchodzić też od Boga przez takich ludzi. Widzowie, John Walker, Polska to jest firma Fest, prawie wszyscy kradną, a jeszcze jest. Dlaczego Polska jeszcze jest? No dobra, tylko to się niebawem kończy. To się już kończy. Ta inflacja już prawie dwucyfrowa, nie? Bo już tyle tam, 8? Myślę, że w rzeczywistości już dawno dwucyfrowa. No właśnie, nie? Te wzrosty cen materiałów budowlanych o 100, 200 czy 300%, to te wzrost kosztów energii o 50, 100, 170 na gazie tam pod Koszalinem mają, to wszystko już się zaczęło kończyć. To tak jak Zagierka. Też było, najpierw był pierwszy taki okres prosperity, kiedy się brało kredyty, kiedy tam była i czekolada, i pomarańcze w delikatesach się tu pojawiały i wszystko, że tak powiem, cacy, inwestycje, małe fiaty zaczęły schodzić tam z FSM, nie? Bielsko-Biała i tak dalej, różne, czy tam Tychy. Różne były takie dziwy, wszyscy myśleli, że będzie fajnie, a potem się zaczął drugi okres spłacania kredytów, kiedy zaczęło brakować pieniędzy, kiedy zaczęły się podwyżki, kiedy zaczęły się braki w sklepach. No a potem znacie tę historię, puste półki, kartki i tak dalej. I tak komunizm, że tak powiem, się kończył. Socjalizm Kaczyńskiego właśnie wchodzi w tę, dokładnie tę samą fazę. Że dzisiaj to
Jeden z naszych widzów opowiadał, jak to było po I wojnie światowej w Niemczech. Dzisiaj sprzedałeś gospodarstwo, stać cię było na kupno, jutro stać cię było na kupno krowy, a pojutrze koguta. Tadeusz Marszałek Kaczyński, idąc tylko jak Gomułka, oby nie powtórzył się grudzień 1970. Na niczym się nie zna ekonomia, gospodarka czy rolnictwo, tylko wie, jak rozgrywać politycznie wrogów, a niepokornych swoich. Czy rzeczywiście... Tak, to jest rzeczywiście bardzo groźna... Ta analogia jest uzasadniona. Groźna sytuacja, bo Jarosław Kaczyński jest, tak jak powiedział tu pan Kostrzewski, no, w środowisku makiawelicznym. Ja bym poszedł dalej. Ja myślę, że to jest polityk makiaweliczny, czyli dla niego nie ma żadnych wartości. Ale dla co się zmieniło? Bo rzeczywiście utrzymanie władzy jest celem. Stanisław Kostrzewski oddziela pewne dwie epoki, że za jego, powiedzmy, czasów było jako tako w PiS-ie i Jarosław Kaczyński jako też tako, jako tako się zachowywał, a teraz już jest... No, to też, ale jednak mówi, że różnili się Lech i Jarosław od zawsze. Przynajmniej od kiedy ich znał, czyli ta różnica mogła być, no może się powiększyła. Widać, może Jarosław Kaczyński zaczął bardziej wierzyć w siebie i dlatego już nie słuchał tych ludzi, którzy się z nim nie zgadzali i ich usunął, czy doprowadził do tego, że sami odeszli. No, czyli to Lech Kaczyński teraz trzymał Jarosława w ryzach, bo rzeczywiście 2014 to jest po śmierci Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Też w dużym stopniu. A teraz, kiedy już ma tylko takich doradców, którzy go głównie wychwalają, a tylko po to, żeby się wyżej wspiąć, no to już nic dziwnego, że w tej jakiejś wierze w siebie trwa, czy może trwać. Ja tu jeszcze... Ten 2010 rok, to waszym zdaniem był ten moment zmiany Jarosława Kaczyńskiego? No, ta zmiana nastąpiła wcześniej, tylko się ujawniła, bo myślę, że ta zmiana, ona się ujawniła, czy nastąpiła gdzieś w okolicach Okrągłego Stołu. Jarosław Kaczyński był takim, powiedzmy, drugo- czy trzeciorzędnym aktorem tych przemian 89-90, ale pokazuje bardzo ciekawą, no, swoją przypadłość. Mianowicie to, w jaki sposób ma wyglądać Polska, on ustalał przy pijackich spotkaniach z takim panem Wasinem. A ten Wasin, no to był delegatem KGB, czyli delegatem Moskwy na Polskę, nie? I z tym człowiekiem Jarosław Kaczyński ustalał swoje plany polityczne, nie? Kaczyński mówi też o tym w swojej książce. No, tak, bo on okay, wie, że tu mu nikt nic nie zrobi. Antykomuniści, jego wyborcy, to co, nie reagują na to? Do tego ma Rachonia, do tego ma Pereirę, do tego ma Kurskiego, żeby nikt nie reagował. A teraz se jeszcze za Obajtka kupił wszystkie gazety, te Polska Press. No to dlaczego Polacy głosują na Kaczyńskiego w takim razie? To jest kwestia pewnych... A dlaczego myślisz, że Polacy w większości są przeciwko socjalizmowi na przykład? No nie twierdzę tak właśnie, nie twierdzę właśnie. Tak, ale chodzi mi o to, że dlaczego to jest akurat na Kaczyńskiego? Splot przeróżnych okoliczności, ale pozwól, że dokończę ten wątek moskiewski, bo on moim zdaniem odpowiada na twoje pytanie, tylko tak troszeczkę, że tak powiem, może... Z szerszej perspektywy. Nie wprost. Jarosław Kaczyński był, można powiedzieć, czy partia PiS była takim, no, jak gdyby rezerwą Kiszczaka w Okrągłym Stole. Nie? Czyli no, pierwszy rzut, no, to była ta Gieremkowszczyzna, jak to się mówiło, Mazowiecki, Wałęsa, Michnik i tak dalej. To był pierwszy rzut. Oni dostali największą pozycję, dostali gazetę wyborczą i różne tam rzeczy. Ale Kiszczak, mądry człowiek, wiedział, kiedyś popularność takich ludzi jak właśnie Mazowiecki, jak Wałęsa, jak Michnik zblednie. I ja muszę mieć drugi rzut. Ja podejrzewam, że on ma trzeci rzut jeszcze dziś. Chociaż już nie żyje, to myślę, że przygotował trzeci rzut i mam pewne koncepcje na ten temat. Ale Kaczyński, szczególnie Jarosław, to był właśnie jego drugi rzut. A Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński byli przy Okrągłym Stole. Powiedział Kaczyński, że dostaliśmy ten ekspres wieczorny, czy jak się to nazywa, no od Kiszczaka. No to nie była gazeta wyborcza, ale to było coś. A po co w ogóle Kaczyński o tym mówi?
Opinii publicznej. No nie za bardzo tak opinii publicznej, to były takie, że tak powiem, kuluarowe sprawy nagrane, no bo przecież wiemy, że cały czas tutaj no, dowiadujemy się o polityce, zresztą nie tylko w Polsce, przecież na Węgrzech, w jaki sposób socjaliści upadli Gyurcsányego, no bo powiedzieli na spotkaniu wewnętrznym, kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w południe, kłamaliśmy wieczorem, no i Węgrzy wyszli na ulicę i się skończyło. Ale Polacy nie wyszli. Wyszło, no, jak się o tym dowiedzieli? To już jest inna para kaloszy, ale chcę powiedzieć, dlaczego Kaczyński ma dzisiaj tak mocną pozycję. Dlaczego ma pozycję mocną w społeczeństwie, dlaczego ma mocną w mediach, dlaczego ma mocną w sądach, dlaczego ma mocną w gospodarce i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest skutek rozmów z panem Wasinem. Że dzisiaj służby moskiewskie doszły do wniosku, że zarządzanie Polską, a raczej rozbujanie Polski aż do zniszczenia, najlepiej zrobi ekipa katolicko-komunistyczna, czyli Jarosław Kaczyński z biskupami. No ale przecież ta spółka rozwali Polskę. Prawo i Sprawiedliwość jawiło się jako formacja antykomunistyczna. No, jawiło się. Walczyli przecież z przywilejami byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa czy milicji. Mieli walczyć z komunistycznymi sędziami w sądach, z aparatem postkomunistycznym tak zwanej sprawiedliwości. Mieli, no teraz wracają do tej reformy. Duda im nie pozwolił. No ale jednak jakieś tam emerytury... Ale nie, Duda im nie pozwolił. Duda to skąd się wziął? Stąd się wziął Duda, steczki Kaczyńskiego. No. Obcięli trochę przywilejów SB-kom. Takim drobnym, tak zwanym dołowym, także to nie ma wielkiego znaczenia. Czyli to był znaczenia. Wszystko teatr, oczywiście. Zdaniem. Ależ oczywiście. Ale wróćmy do Kiszczaka. Jak byś wytłumaczył, powiedzmy, wyborcy PiSu, który jeszcze wierzy. Nie, no wyborcom PiSu ja już naprawdę, to za ciężkie zadanie, zwolnij mnie z tego. Polakowi, który nie jest wyborcą PiSu, ale jest powiedzmy niezdecydowany. Jak to wytłumaczyć, że Kiszczak przygotował w jakiś sposób Kaczyńskiego, Jarosława na okrągłym stole, żeby w przyszłości realizował interesy komuny? W Polsce, w III RP? Już dokładnie tak. Ale na jakiej podstawie tak mówisz? Czy są jakieś przesłanki, dowody? Wiesz, tutaj pytanie o dowody, no to ja musiałbym być szefem ABW. To wtedy bym ci dał dowody. No, ale że rozmawiał z oficerem KGB, no to wiemy, bo sam powiedział. Sam na siebie doniósł. Także my mówimy o przesłankach, mówimy o śladach, które się pokazują, zbieramy to razem w ramach właśnie publicystyki, nie? I pokazujemy owoce. Mówię, zobaczcie, no jest ogień, jest dym, no toż chyba jakiś związek jest między tym ogniem Kiszczaka a dymem Kaczora, no toż chyba proste, jak dwa razy a jeśli dwa, nie już... ma związku i sam z siebie tak pali i dymi, no to tak samo źle, no to, bo efekt... Johnny Walker, PZPR bardziej moralne niż PiS? Tu nie ma a to ta, to jestem ja stawiam ten znak zapytania. Jestem przekonany, że szczególnie PZPR za Gomułki na przykład, to w porównaniu z pisowcami to były cnoty z najbardziej ścisłego zakonu katolickiego. Chociaż, oj, no to chyba nie jest dobre porównanie, bo tam cnoty to tam też nie znajdziesz. Chyba, że cnotki, a to może. Frank Martin, tytuł programu cieszy, pisowczyki zaczynają sypać. Czy to się posypie? Tu rzeczywiście, właśnie, czy ci byli współpracownika Kaczyńskiego zaczną... Kostrzewski, nie nazwałbym go takim pejoratywnym określeniem, bo myślę, że to jest człowiek od Lecha. Przypominam książkę, to kiedyś chyba profesor Cęckiewicz napisał książkę o Lechu Kaczyńskim, taką gdzieś grubą, strasznie grubą. Ja nie przeczytałem całej, żeby nie było, bo to ponad moje siły, jak to zobaczyłem, mówię nie. Zresztą on sam wiedział, powiedział, no słuchajcie, ja też wiem, że nikt tego nie przeczyta, no ludzie to kupują, żeby mnie wesprzeć, ale byłem na spotkaniu autorskim z profesorem Cęckiewiczem i rozmawiałem później dość długo. On jasno powiedział, Lech Kaczyński grał z komunistami, ale kiedy widział, że można było ugrać więcej, to całkowicie chciał się wycofać z umów z Kiszczakiem i zawołać o więcej. To po tych przegranych sromotnie wyborach tych pierwszych, ale wtedy środowisko Geremka powiedziało, że obowiązują nas zobowiązania wobec Kaczyńskiego, Jaruzelskiego i Kiszczaka, nie? Nie wobec narodu, nie wobec historii, nie wobec Boga, tylko
zobowiązują nas te ustalenia z komunistami od Kiszczaka. I Lech Kaczyński przegrał wtedy. Jego pozycja nie była, mówię, taka silna. Także to był Lech. Ale ludzi od Lecha już w PiSie nie ma. Zostały tylko te miernoty przy Jarosławie. I to jest ten problem. I dzisiaj te miernoty przy Jarosławie są rozgrywane przez agenturę komunistyczną i są utrzymywane przy władzy. Przecież, no nie czarujmy się, komuniści z Moskwy mają ogromne zasoby agenturalne we wszystkich dziedzinach życia społecznego Polski. Od telewizji po najmniejszą spółkę tam państwową w Pcimiu, czy Przysłowiowym, czy gdzie indziej, nie? Co zresztą widać, nie? Zobaczcie, ile już mamy wpadek pisowskich, a nie ma opozycji. Nie ma opozycji. A dlaczego nie ma tej opozycji, twoim zdaniem? Bo też jesteś... A to właśnie dlatego. To jest parasol ochronny komunistycznych służb. Nie ma opozycji przeciwko PiS-owi. Inaczej mówiąc, pytałeś teraz, dlaczego człowiek taki tam 30 czy ileś tam procent dalej głosuje na PiS. Bo oni uwierzyli propagandzie, że PiS jest zły, ale nie ma nic lepszego. Najwięcej ludzi głosuje na PiS z tego powodu. Nie z tego, że są zakochani w Jarosławie. To tylko nieliczni z najbliższego otoczenia. Mlapa Leinen. Czy przypadkiem, w cudzysłowie, aneks Smoleńsk i śledztwo w sprawie śmierci księcia Popiełuszki nie mają tego samego źródła Jarosław Kaczyński? No, pytanie, czy to nie jest nad wyraz? No, w tym momencie Jarosław Kaczyński to jest jakiś półbóg w Polsce. Nie, to nie jest na wyrost. Ja przypominam pierwszą kampanię Dudy. Przecież to wszystko było obiecywane. Było obiecywane śledztwo smoleńskie, ukaranie winnych. Twierdzili, że to zamach, że tu po stronie polskiej, w Platformie, w PSL-u są zdrajcy, którzy współdziałali z Rosjanami. To wszystko mówili pisowczycy. Przecież była sprawa księdza Popiełuszki, że miało być wznowione śledztwo. To wszystko przed wyborami Dudy. On to wszystko pięknie obiecywał. Aneks do raportu na temat likwidacji WSI. To wszystko było obiecane. I cośmy dostali! Matylda Miś, gdyby nie rozdawnictwo i złodziejstwo, to w Polsce żyłoby się pięknie. Co by się musiało stać, żeby w Polsce żyło się pięknie? Na to to trzeba sobie zasłużyć. To nie będzie tak pięknie. Zobaczcie, w całym świecie była bida, a prosperita była tylko w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo tamci ludzie sobie na to zasłużyli. Bo tamci ludzie przyjechali do Stanów z Biblią w rękach. Tamci ludzie stwierdzili, człowiek jest grzeszny. Klasa polityczna to świnie albo się ze świnią. Musimy zbudować taki system, że będzie się wszystkim, damy wszystkim jednakowe prawa i jednakowe wolności. I konstytucja będzie naprawdę przestrzegana. Musi być prosta, przecież to jest tam dwie kartki papieru, czy jakoś tak. Prosta i jasna. A potem musimy mieć uczciwych ludzi, którzy będą ją egzekwować. To się mogło tylko w protestanckim państwie stać. Sprawiedliwe prawo i uczciwi ludzie wymiaru sprawiedliwości. A dlaczego nie w katolickim państwie? Dlaczego nie w katolickim? Jest Bizancjum prawne, to zawsze przecież weźcie sobie naukę kościoła katolickiego. Przecież to tam nikt się nie połapie. To jest stek bzdur sprzecznych ze sobą w poszczególnych paragrafach. Raz będą bronić wolnego rynku, raz będą bronić komunizmu i sprawiedliwości społecznej. Ci sami księża nawet. To mieliśmy taki tam trochę przykład niedawno, pamiętacie, nie? To jest gąść głupot. Bizancjum przepisów, paragrafów, podparagrafów, encyklik, bzdyklik i przeróżnych takich durnot. Odzwierciedleniem Bizancjum katolickiego jest stan prawny państwa katolickiego, stan prawny państwa polskiego. O uczciwych ludziach u katolickiego elektoratu, u katolickiej elity zapomnij! Coś takiego nie istnieje! Zobaczcie, spytaj jakiegokolwiek katolika, spróbujcie spytać, gdzie ma szukać zasad spisanych, tak, wszystkich zasad, które obowiązują tego całego prawa kościelnego, no to
nie będzie wiedział, no bo skąd może wiedzieć? Może odesłać do katechizmu, potem się okaże, że w katechizmie to obowiązuje, tamto nie, to do, a potem będzie do soborów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Reinterpretacja katechizmu. A w protestantyzmie wiadomo, jest Biblia tam. Wszystko jest. Stanisław... Tak samo w naszym państwie znaleźć, jakie prawo obowiązuje, nawet to wyborcze, no to jest bardzo ciężkie zadanie. No a Stany Zjednoczone sobie zrobiły konstytucję na dwie kartki. Tak, oczywiście, żeby było jasne, że Stany Zjednoczone zostały zepsute. Nie? To państwo protestantów zbudowane parę wieków temu i kwitnące, można powiedzieć, w XIX i na początku XX wieku zostało dzisiaj zepsute. Nie? To żebyście, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, nie mówimy o tym, co robi śpiący miś Biden czy jacyś tam inni komuniści, tylko mówimy o twórcach tego projektu i o tym, jak on przez kilkaset lat dobrze funkcjonował. Także można powiedzieć, pół Polski ma rodziny gdzie? W Moskwie? No nie wiem, czy niektórzy, tam rzeczywiście są groby na Syberii, ale oni tam nie jechali sami z własnej woli, tylko w kajdanach. A do Stanów to się pchali, płacili, przedzierali się, gdzie tylko mogli, żeby się dostać do tego protestanckiego państwa. Każdy Polak ma rodzinę w Stanach. Do Stanisława Kostrzewskiego, on domniemuje, że jest katolikiem, chyba że czymś nie wiem. Czyli są wyjątki, tak, są jednostki uczciwe. No, to jest oczywiste, że są. Nie? To nawet w każdej mafii są uczciwi jacyś, nagle im się sumienie obudzi, coś się stanie, jakaś zbrodnia ich przerasta, ich sumienie pada i zaczynają albo sami na własną rękę wymierzać sprawiedliwość w ramach tej swojej działalności przestępczej, no albo zaczynają, że tak powiem, sypać tych swoich koleżków, nie? To tam się świadek koronny i takie różne rzeczy. Także oczywiście, że no, w najgorszej mafii znajdzie się jakiś tam uczciwy albo komuś psycha klęknie i zaczyna, że tak powiem, się inaczej zachowywać, nie? Nawraca się, nie? To przecież mamy nawet świadectwa takie chrześcijańskie, nawróceń gangsterów, to tam można znaleźć sobie na internecie. Ale pytanie, jaka to jest skala? Ilu jest katolickich uczciwych polityków? Ilu? Wymieńcie nazwiska. Stanisław Kostrzewski tutaj mówi, jest skala, że w PiS-ie już nie ma. Powiedzmy, że pan Stanisław Kostrzewski był jest uczciwy, no też znamy to z jego relacji. Dokładnie. Uwierzmy mu. No ale co z tego, że on był uczciwy, jak służył w efekcie to, co robił, przysłużyło się tylko tym nieuczciwym. Pyta, jak można prowadzić kampanię pod stołem, Stanisław Kostrzewski? Ja wiem. Niby formalnie nie jest to kampania, a jest kampanią. W Polsce wszystko odbywa się z mrugnięciem oka. To jest żenujące. No to jest... Dlaczego? Ale patrzcie, dlaczego to w Polsce, katolik mówi o katolickim państwie. Wszystko odbywa się z mrugnięciem oka. Dlaczego? Bo wszyscy od wikarego po papieża są umoczeni w gównie. No i to jest odpowiedź. Ale jeśli, jakbyś tak bardziej jeśli skonkretyzował... 90% Polaków patrzy na katolickich biskupów jako na wzór moralności, patrzy na swojego proboszcza, który ma kochankę, który jest Piusem, który rozbił trzecie Audi, a pieniądze na organy przegrał w karty. Jak oni patrzą na te świnie jako wzór uczciwości, to jacy będą parafianie? Zresztą mówię, bez reformy duchowej Polski nic tu nie zrobimy, bo jedne świnie zastąpią drugie. John Walker, nasz widz, podobnie pisze, cały tydzień można kraść, a w niedzielę do spowiedzi no, i jest okej. Okay. No, akcja... Przecież Franciszek, zobaczcie, co zrobił Franciszek z biskupami, którzy kryli zbrodniarzy, którzy gwałcili polskie dzieci setkami tysięcy. Co zrobił Franciszek? Kazał im wpłacić na fundację świętego Józefa. To jest katolicka kara dla zbrodniarzy. To co to ma być? To bandziory mają lepszą sprawiedliwość niż Kościół rzymskokatolicki. Akcja Wkurzeni na Kościół. Prosimy bardzo promo tej akcji. Pokażmy, za co
Polacy są wkurzeni na Kościół. Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej dyskusji i wracamy za moment. Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele. Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki. Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów. Jego macki sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę. Głosi on inną Ewangelię. Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi. Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność kleru. W kościele katolickim byłam lektorem. To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski. Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga. Nie mogę już dłużej milczeć. Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym. Jeżeli wy również jesteście wkurzeni na Kościół, to dajcie nam znać. Możecie przesłać to w formie pisemnej, a najlepiej w formie wideo na kontakt@wkurzeninakościół.pl bez polskich znaków, albo na nasze media społecznościowe, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Tam jesteśmy, Wkurzeni na Kościół. Panowie, czas kończyć. Wydaje mi się, że z tym chlewem? Dużo zostało powiedziane, ale... optymistyczny koniec. Właśnie, czy możemy coś optymistycznego z tej rozmowy w TVN24 Stanisława Kostrzewskiego z redaktorem Łakomskim, czy coś wam się jawi jako... No to jest ostatnia jako szansa. Nadzieja, promyk Jutrzenka. To jest ostatnia szansa, takie informacje o upadku tej katolicko-komunistycznej klasy rządzącej, o upadku autorytetu religii panującej. Są dziennikarze, którzy ten temat dziennikarze pokazują. Nieliczni, bo to nie jest duża grupa. Dlatego mają też problem dziennikarzy. Na przykład stacja TVN-u z obecną władzą. I będzie miała następne problemy. My też mamy problemy. To tu się nie ma co dziwić, nie ma się co obruszać. No tak ten chlew wygląda. To jest ostatni dzwonek. Tu rzeczywiście zgadzam się z panem Kostrzewskim, on mówi, to ja biję na alarm tym, co powiem o swoich dawnych kolegach partyjnych, o Jarosławie Kaczyńskim. Biję na alarm. Czy ten alarm kogoś jeszcze obudzi? Czy ten róg obudzi śpiących Polaków? To jest pytanie. I ja, jeśli miałbym osobiście na zasadzie swojego doświadczenia życiowego odpowiedzieć, to odpowiem, nie obudzi. To co obudzi? Nie co obudzi. Może obudzić? Państwo Polaków. Polskie upadnie. To jest moja diagnoza, przed którą przestrzegam tutaj od lat. Ale co to znaczy upadnie? No jakbyś wytłumaczył różne są... nastolatkowi, który teraz nas ogląda, chociaż niestety mniejszość nastolatków jest wśród naszych widzów. Różne są formy upadku. Co to upadku? Znaczy, że państwo polskie upadnie? Okay. Może się pogrążyć w chaosie. Przecież to, co robi Jarosław Kaczyński, to jest właśnie takie rozchwianie państwa, i to mówiliśmy wielokrotnie, w którymś momencie to może popuścić. Gdzieś nie starczy policji, nie starczy służb, nie starczy prokuratury czy czegoś tam jeszcze, to zacznie się anarchia. Tu anarchia, czytam, czyli? No, anarchia, czyli że ludzie skoczą sobie do gardeł. Czyli poleje się krew? No, tak to będzie wyglądać. Na ulicach? No tak to będzie wyglądać. Czytałem ostatnio tu w tym porannym takim programie Pomyśl Dziś takie kilka cech upadającego państwa żydowskiego. Nie? I między innymi, i to parę dni temu było to Pomyśl Dziś, przywódcy zwodziciele, a ludzie rzucają się sobie do gardeł. Taki stan rzeczy opisany jest parę tysięcy lat temu w Biblii. Nie? Tego scenariusza boję się najbardziej. A jaki jeszcze scenariusz można przewidzieć? Inny scenariusz to jest scenariusz rozbiorowy. Inaczej mówiąc, że zamiast władzy pisowskiej wejdzie tutaj inna władza zewnętrzna. Zewnętrzna, zorganizowana. No mamy dwóch kandydatów, no bo już tam Litwa ani Czechy nas nie podbiją. Może to zrobić Rosja i mogą to zrobić Niemcy.
Nie? To są scenariusze najbardziej aktualne. Nie? Ale jak to będzie wyglądać praktycznie? No to różne są sposoby. Scenariusz niemiecki, no to jest wzrost kompetencji Unii Europejskiej. Polska jako taki chory człowiek Europy, nie? Zresztą już przecież w XVIII wieku też takie określenie na nasze państwo właśnie upadające było. No to tam sąsiedni monarchowie się zebrali i stwierdzili, że tego chorego człowieka trzeba tu uzdrowić, bo sam to sobie będzie tylko krzywdę robił. Może to będzie lepsze dla przyszłych pokoleń. Może one przyjmą to z wdzięcznością. No to właśnie... O to chodzi, żeby przyjęły z wdzięcznością. Tak, dlatego się sztucznie robi, żeby było źle, żeby ludzie przyjęli jakąś pomoc. Zresztą nie trzeba mówić, że to będzie zniewolenie albo że Berlin będzie teraz stolicą. To tam granice na mapie mogą sobie zostać, tylko że już będą tylko granicą regionu, który będzie pod władzą Berlina na przykład. Ale jakie to, władza Berlina, jakie niesie za sobą niebezpieczeństwo dla normalnego Polaka, dla zwykłego Polaka? Dla zwykłego Polaka może nawet nie nieść jakichś tam wielkich niebezpieczeństw, tylko tyle, że nie będzie państwa polskiego. No, będziemy mieć państwo niemieckie, no trzeba będzie dzieci po niemiecku uczyć, czy po rosyjsku, no toż tak będzie, no przecież ćwiczyliśmy to przez ponad 100 lat, no to Polacy jednak mimo wszystko to się nie podobało naszym przodkom, no i coraz jakieś powstanie, coraz jakaś ruchawka, coraz nadzieja, że tu jakiś Napoleon albo później może tam jeszcze coś się za łby chwycą i tak dalej, no film Legiony to pokazuje, jak ciągle Polacy mieli nadzieję, że Bóg im znowu da swoje państwo, nie? Że to jest coś fajnego, bo to Bóg stworzył narody, Bóg dał im granice, czyli państwa, czyli posiadanie swojego państwa jest czymś fajnym dla narodu, nie? Tylko mówię, na to trzeba sobie zasłużyć. Dzisiaj Polacy nie zasługują. Ze względu na to, że akceptują to świństwo władzy, nie zasługują Polacy jako naród na swoje niepodległe państwo. Tak wynika z Biblii, że ludzie muszą mieć pewien poziom moralności i pewną odwagę, żeby się w życiu społecznym, politycznym o tę moralność upominać. U nas ani w życiu religijnym nie ma moralności, ani w życiu państwowym. Nie? Dlatego mówię, są dwa scenariusze zasadnicze. Albo Polacy teraz się obudzą, to jest ostatni moment, być może już za późno, i zdmuchną tę katolicko-komunistyczną władzę i na to miejsce coś wyrośnie, choć właśnie, mówię, co? Nie widać, no nie to dlatego ci mówię. Jakbym miał obstawiać ten scenariusz, to bym go obstawił na 3%. Nie ma alternatywy ani dla PiSu, ani dla Kościoła katolickiego. Ja wiem, no jest środowisko Idź Pod Prąd. My mówimy, my bijemy na alarm nie od wczoraj. No ale to jest za małe środowisko. A nie, środowisko nie jest za małe. Tylko Polacy są głusi. Polacy nie chcą prawdy. Polacy nie chcą prawdziwego uzdrowienia. Polacy siedzą, można powiedzieć, w kupie gnoju i chcą, mówią, w tym gnoju jest nam ciepło i miło. A że trochę śmierdzi, a to ksiądz proboszcz w niedzielę pokropi i na godzinkę będziemy czuć kadzidło. Będziemy blisko Boga. Ale poczekaj, Krzysztof, dokończę. Stefan, jak powinien być pan księdzem i wygłaszać takie kazania do ciebie, pastor Paweł. Ale dlaczego mi tak pan źle życzy? Ja jestem pastorem, a to jest jakościowa różnica. To jest przepaść. Ksiądz to jest element diabolicznego systemu, a ja jestem człowiekiem Jezusa Chrystusa. I chyba każdy może tę różnicę zobaczyć. Co znaczy chrześcijański pastor, a co jak jest ksiądz katolicki? Proszę mi takich życzeń naprawdę nie przysyłać, bo się zaraz... Że środowisko jest za małe, no pierwsza kadrowa jak zaczynała, to miała ze 150 osób i w końcu dotarła, także no to nie, no, to zawsze się zaczyna, nie, no nie zaczyna się od milionów. No tak, w rewolucji amerykańskiej nigdy. Też 3% społeczeństwa brało udział, ale to macie jeszcze... rację, tylko drugi scenariusz, albo... No właśnie, no to chcę ten drugi, bo
Ten pierwszy jest, mówię, bardzo mało prawdopodobny, bo działamy już tu parę lat na rynku medialnym. Wielu ludzi mogło usłyszeć, nie, albo za pomocą hejterów, albo za pomocą prokuratury, albo sądu, albo jakichś tam nieżyczliwych dziennikarzy, których właśnie sąd niedawno skazał. Pereira, znaczy on reprezentował TVP Info i tam ich skazał na przeproszenie nas za kłamstwa, które rozpowszechniali w tej propagandowej telewizji publicznej. Także Polacy mogli usłyszeć. Jeśli by mieli rozum i chęć pójścia za moralnym głosem, to by poszli. A nie chcą. No toż to nie nasza wina, to ich wina. Tych, którzy nie chcą. I z tego będą konsekwencje. I wtedy, tu mogę powiedzieć coś optymistycznego, kiedy Polacy dostaną w dupę, to mądrzeją. Mądry Polak kiedy? No, niektórzy mówili przed szkodą i po szkole głupi, i po szkodzie głupi. Po szkole też. Po szkole to oczywiste, ale mówimy o szkodzie. Nie? To, że Polska poniesie szkodę, to jest oczywiste, już ponosi. Dzisiaj rano miałeś 100 zł, a teraz masz już 99,50. To już poniosłeś szkodę w czasie do południa. Można powiedzieć od rana. Już cię PiS okradł. A to jest mała szkoda w porównaniu z tym, co jeszcze poniesiesz. To jest mała szkoda. I jeśli się naród nie nauczy, że nie można lekceważyć Boga, nie można lekceważyć moralności, nie można tolerować świń w Warszawie, we władzach najwyższych państwa, jeśli się naród tego wreszcie nie nauczy, że musimy wziąć odpowiedzialność za siebie i nasze dzieci, to pójdzie w niewolę. Ekonomiczną zapewne. I jakąś tam kulturową. I wtedy zacznie się pytać zaraz, co poszło nie tak? Cośmy zrobili źle? Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Przecież najpierw Polacy po upadku niepodległości myśleli, a se insurekcję zrobim, na koń wsiędziem i zaraz tu Moskala z Matką Boską przepędzim. I co? I jajco. Nic nie mogli zrobić. Dopiero po powstaniu, już kolejnym, gdzie naród spłynął krwią, gdzie szlachta poszła na Sybir, gdzie majątki przejęli Moskale, dopiero wtedy walnęli się w łeb. A to trzeba wrócić do prawdy. Jeszcze nie postrzegali ją tak jak my dzisiaj, ale trzeba wrócić do prawdy. Trzeba odejść od zabobonu. Trzeba oświecić głupi lud. No Piłsudski już trochę bardziej postrzegał. No toż właśnie on na tym zbudował. No. Podobnie jak ty ją postrzegasz, również był protestantem i w jakiś tam stopniu opierał się na Biblii. Mam komentarze. Anton, pastorze, prowadź naród. Johnny Walker i PP TV jako ogólnopolska stacja, to by zrobiło robotę. No jesteśmy de facto... Nawet ogólnoświatową, to sobie trzeba włączyć. W każdym miejscu świata praktycznie, ono nie mówi o komunistycznych Chinach i paru wyjątkach, można oglądać telewizję i pod prąd, ale rzeczywiście jest też zmowa milczenia wokół naszej stacji, wokół naszego projektu, ale wy możecie to zmieniać, możecie wysyłać oddolnie swoim znajomym, również politykom, którzy nie słyszeli o Idź Pod Prąd, bo zapewne tacy jeszcze są. Link na przykład do tego programu. Za to serdecznie dziękujemy. Serdecznie też dziękujemy za wasz udział w programie. Jeszcze mam ciekawy komentarz. Bajka Majka, panie Chojecki, często czytam pana wypowiedzi, chociaż jestem katoliczką, wstydzę się za to, co robią księża. Powinno znieść się celibat i gdyby mieli rodziny, nie byłoby tyle zła. To pokazuje, jak wielu uczciwych katolików myśli kategoriami biblijnymi. Bo to właśnie Bóg jasno powiedział, że jeśli masz prowadzić Kościół, jeśli masz prowadzić wspólnotę chrześcijańską, to najpierw musisz dobrze poprowadzić swoją rodzinę. Masz być wierny żonie, ona ma być szczęśliwa, masz mieć dzieci dobrze wychowane. Dopiero wtedy możesz być dopuszczony do przewodzenia Kościołem. To ta pani, nie wiem, pani chyba nie z Biblii, tylko z jakiegoś swojego wyczucia życia, dochodzi do takich samych wniosków. Proszę sobie otworzyć pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział. To pani zobaczy to, co powiedziałem.
I wielu katolikom właśnie to polecam. Otwórz Biblię. Zobacz, jak cię kłamią wysłannicy piekła. Idź pod prąd, sklep. Tam. Ale chyba też katolicy słyszą, że pierwszy papież miał teściową. No ale jakoś słyszą, ale nie rozumieją. Myślę, że też nie bo może słyszą. Miał tak, może, nie może słyszą. To było białe małżeństwo i to była biała teściowa. Że miał tylko teściową, a żony... No. Może właśnie. Może on był... miał celibatariusz, chyba większość, 50% księży ma teściowe w Polsce, tylko nielegalnie. My się śmiejemy, drodzy państwo, ale to tak naprawdę nie jest coś śmieszne, bo właśnie celibat między innymi, czyli odejście od Pisma Świętego w wykonaniu Kościoła katolickiego, prowadzi do pedofilii. I o pedofilii wśród księży katolickich rozmawialiśmy z ofiarami. Bo innych wynaturzeń też prowadzi. Księży. Bo przecież człowiek bez rodziny, żyjący w jakimś, wiecie, stadzie ogierów, nie? To jest normalnie chore z samego... I wiecie, jakbym w ogóle nie znał Kościoła katolickiego, a zobaczyłbym jego strukturę. Biorą 18-latków, 100, i koszarują ich razem. To cóż z tego wyjdzie? No Czarek, pomóż. Mnie nie koszarowali. No szwa, ale no, młody jeszcze jesteś. Noż to powiedz, czy to zdrowe? 100 chłopa razem, jeszcze ze starymi zbokami razem ich tam zamknąć w seminarium? Co jeszcze... z tego może wyjść po 5 latach? Jeszcze oddzieleni bardzo od świata zewnętrznego całkowicie i wpychani w poczucie, że są lepsi. Wszystko im wolno. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii ma związane ręce. Czekamy na ruch prezydenta. Niestety widać jego opieszałość. Janusz Szymik, widź pod prąd, to jest jedna z ofiar księdza pedofila Jana W., który jest przyjacielem kardynała Dziwisza. Polecamy nowości na idźpodprąd.pl. Janusz Szymik, widź pod prąd. Mój oprawca to przyjaciel Dziwisza, dlatego jest nietykalny. Kto stoi za mafią pedofilską w kościele? I no właśnie, to jest najważniejsze pytanie. Ostro o Dziwiszu i Rakoczym. Kto stoi za mafią pedofilii w kościele? Jest to są dokładnie ci sami, powiem tylko tak, to są dokładnie ci sami, którzy stoją za rządem Jarosława Kaczyńskiego. E-book książki Wygrałem z księdzem pedofilem, wywiad rzeka z bohaterem filmu Sekielskich, już teraz dostępny w Empiku. Serdecznie polecamy. Cena 22 zł. Link znajdziecie na czasie i w opisie tego programu. A 5 grudnia o godzinie 14 w Łodzi nasi klubowicze organizują projekcję filmu Genezis Raj Utracony. Projekcja odbędzie się w kinie Perspektywa przy ulicy generała Romualda Traugutta 18. Zachęcamy i zapraszamy. Wstęp wolny. Weźcie znajomych. Bardzo serdecznie polecamy ten film. Jedyny w swoim rodzaju. No i Ramówka... będzie okazja spotkać normalnych ludzi, którym jeszcze zależy na Polsce. To jest rzadka okazja. Nie straćcie jej. Ramówka na dziś, 18. Idź pod prąd, dogrywka. Łukaszenka wygrał, dogadał się z Merkel. Polecamy serdecznie. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego jest źle? I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, deklaracja polskich twórców w sprawie połączenia Kresów do ZSRS. I przypominamy o tym, że nadajemy dzięki wam i waszemu wsparciu. Idź pod prąd.pl/wsparcie. Tam możecie zrobić przelew już teraz i wesprzeć nas na kilka sposobów. Myślę, że przed Pomyśl dziś i kartką z kalendarza możemy pokazać jeszcze nasze info odnośnie wsparcia, wideo promocyjne. A ja już dziękuję moim szanownym gościom, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze na koniec smaczek? Proszę bardzo. Z tego reportażu tam występował Piotr Gajdziński, dziennikarz, i mówił, że Mateusz Morawiecki zatrudnił Patrycję Klarecką w Banku Zachodnim, która teraz jest w Orlenie, bo myślał, że to Patrycja Kotecka. Patrycja Kotecka, czyli Zbigniewa Ziobry. Dysleksja, czy co? Ale to też sobie ułoży ze Zbigniewem Ziobrą stosunek. No nie wyszło, jak widać. No tam stosunków se nie ułożył, teraz podobno jest wojna, ale to wojna w mafii, także no, ale jakoś to też się dogadają. To, o czym mówił Stanisław Kostrzewski, i że tak wygląda to właśnie. I teraz on jest premierem. To czy was to trochę nie wkurza? Wkurzenie na PiS. Nie tylko na Kościół. Kolejna akcja. A to samo, bo to jest katokomuna. Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź pod prąd. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy państwu i zapraszamy na godzinę 18. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź pod prąd.
Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej! Że ludziom dzisiaj jest źle, wskazują przeróżne wskaźniki, czy to samobójstwa, czy poziomy depresji, ilość porad psychologicznych czy psychiatrycznych, ilość leków antydepresyjnych spożywanych w coraz większych ilościach i tak dalej. Warto więc postawić sobie fundamentalne pytanie, dlaczego, choć mamy tyle różnych pomocy farmakologicznych, psychologicznych i tak dalej, no to ludziom jest coraz gorzej. Myślę, że tutaj logicznym wnioskiem jest, że przyczyna musi być prosta i bardziej fundamentalna, niż zwalczają pigułki czy wizyty na kozetce u psychologa. By ją znaleźć, myślę, że warto odwołać się do najczęściej czytanej książki psychologicznej. Ona naprawdę co roku w wielu milionach egzemplarzy rozchodzi się po świecie. Ta książka psychologiczna, najstarsza jednocześnie i najbardziej poczytna, to Biblia. No i tam jasno stoi, że jesteś nieszczęśliwy i jest ci źle, bo nie masz właściwej relacji. I nie chodzi o relację z dziewczyną czy z chłopakiem, z kimś daleko ważniejszym. Otwórz sobie na przykład list do Efezjan, 2 rozdział, i tam jest opis właśnie ciebie. Nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale jeśli przez Chrystusa przyjdziesz do Boga, to taki opis się pojawia. Tak więc, 19 werset 2 rozdziału, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Sprawdź, czy czasem tu nie znajduje się źródło Twoich nieszczęść, brak właściwej relacji z Twoim Stwórcą. Listopada 1939 roku w gazecie polskojęzycznej Czerwony Sztandar wychodzącej we Lwowie ukazało się oświadczenie polskich pisarzy popierające przyłączenie ziem Rzeczpospolitej do Związku Sowieckiego. Napisali oni: witamy uchwałę Rady Najwyższej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej zawierającą postanowienie Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Ukrainy o przyłączeniu ziem zachodniej Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej. Fakt ten zawiera nową erę w rozwoju zarówno społeczno-politycznym, jak i kulturalnym byłej zachodniej Ukrainy. Z chwilą, gdy runęły sztucznie podtrzymywane bariery nienawiści narodowej, kultura ziem byłej zachodniej Ukrainy ma możliwość rozwijania się w myśl radzieckiego hasła braterstwa narodów. Pisarze i artyści bez względu na swoją narodowość mają przed sobą otwarte podwoje wielkiej sztuki socjalistycznej, sztuki szczerze służącej kulturalnym i moralnym ideałom ludzkości. Deklaracje te podpisali m.in. Jerzy Borejsza, Tadeusz Żeleński-Boj, Aleksander Dan, Karol Kuryluk, Adam Polewka, Adam Warzyk, Leon Pasternak, Stanisław Jerzylec, Elżbieta Szemplińska i Aleksander Wat. Władysław Broniewski nie podpisał jej, ale podpisano za niego.
Później deklarację podpisywali kolejni twórcy: Wanda Wasilewska, Jerzy Putrament, Julian Przyboś. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemię Rzeczpospolitej sowiecka władza umiejętnie wykorzystywała polskich artystów do swoich celów. Obiecywano możliwość swobodnego rozwoju, ale w praktyce żądano popierania posunięć władzy i potępiania tego, co działo się w czasie niepodległości. Nęcono możliwością wygodnego życia i straszono represjami. W krótkim czasie wielu z tych, którzy podpisali to oświadczenie, i tak trafiło do łagrów.